Dzień dobry, nazywam się Joanna Klas, reprezentuję organizację pozarządową Fundacja Warsaw Bauhaus, która jest obecnie opiekunem spichlerza Gropiusa. Spichlerz Gropiusa, który stoi za mną, jest jednym z najważniejszych zabytków modernizmu, wczesnego modernizmu w zachodniopomorskim. Jest to pierwsza praca światowej sławy architekta, przyszłego twórcy Bauhausu, Waltera Gropiusa. To jest bardzo słynne nazwisko, architekt niemiecki, który stworzył Bauhaus. Potem w czasie faszystowskich Niemiec wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie między innymi stworzył i kierował katedrą architektury na Uniwersytecie Harvarda. W tym roku będą wzmocnione fundamenty dookoła całego budynku pod piwnicami i uda się dzięki temu ustabilizować bryłę budynku. Udało nam się zdobyć środki na wyremontowanie całej tej przedniej ściany wschodniej. To jest bardzo ważne. Następną rzecz, jaką walczymy, odremontowanie tej tarczy zegarowej. I jeżeli się uda, to zegarmistrzowie ze specjalnego stowarzyszenia, które odbudowało zegar na Zamku Królewskim, zbudują nowy mechanizm zegara i może na spichlerzu z wieży będziemy słyszeć bijące godziny. Chcemy, żeby to było miejsce przyjazne dla mieszkańców tutaj, żeby pan Adaś, pani Dorota mogły przyjść tu ze swoimi dziećmi, pobawić się w świetlicy, napić się piwa, a jednocześnie było to by znana destynacja turystyczna, przyszłe może Muzeum Architektury. Rozmawiamy z jedynym Muzeum Architektury we Wrocławiu, że może tutaj otworzymy taki plenerowy oddział tego muzeum. Widzimy, że tutaj przyjeżdża coraz więcej osób na rowerach, żeby zwiedzić okolice, odwiedzić spichlerz. I wydaje mi się, że to jest przyszłość też turystycznej destynacji. Z początkiem sierpnia zaczynamy tutaj najważniejszy nasz projekt i największy właściwie, zjazd, Międzynarodowy Zjazd Szkół Artystycznych. Przez 2 tygodnie działań plenerowych, gdzie i miasto, i wieś mogą się spotkać,